Dziś wieczorem wygłoszę orędzie, w którym powiem, jakie mam zamiary. Mianowicie? Mam zamiar powiedzieć mniej więcej tak. Drodzy cudzoziemcy w gościnnej Polsce, macie 30 dni, żeby się spakować i wyjechać do siebie. Koniec wyciągania pieniędzy z tego biednego kraju. Koniec dojenia tych chudych krowy, którą my Polacy karmimy. Słyszycie? Obywatele tego kraju przejmą tylko to, co im się od dawna należy, a co od dziś do nich należy. A nie obywatele, do widzenia, adieu, au revoir, goodbye, czus. Jak to czus? Co pan chce przez to powiedzieć? Że mają przestać nas okradać i wyjechać na zawsze. Świetnie sobie damy radę bez nich. Ale pan chyba nie mówi tego serio. A dlaczego nie? Dlaczego nie serio? Przecież od razu odżyjemy. W 2 miesiące staniemy na nogi. Widzicie, panowie, jakie to jest proste? Tylko co trzeba być geniuszem, żeby na to wpaść. I będzie pan jednak pierwszy. Nie pierwszy? A kto był pierwszy, jak nie ja? Fidel Castro. A potem niejaki generał Amin z Ugandy. 1971 bodajże. He? Sprytne chłopaki. Jaki generał? Idi Amin Dada. Tylko bez wyzwisk, dobra? Ja ci nie wymyślałem od czarnochów, ty. Rasista. Nieładnie i niesprawiedliwie. Żebyś ty wiedział, dziadulu jeden z drugim, że ja rasistów, to ja nawet bardziej nienawidzę niż asfaltów. A tak z drugiej strony to zawsze mnie ciekawiło, dlaczego razem poszliście do polityki?